Sacha Baron Cohen, angielski aktor, komik, pisarz i producent, jest znany z tworzenia i przedstawienia fikcyjnych postaci satyrycznych, pod których imionami niejednokrotnie szokował świat. Współdziała z niczego niepodejrzewającymi osobami, które nie zdają sobie sprawy, że są częścią żartu. Baron Cohen urodził się w dzielnicy Hammersmith w Londynie, w średnio zamożnej rodzinie żydowskiej, jako drugi z trzech synów Geralda Barona Cohena i Danieli Weiser. Jego ojciec jest właścicielem sklepu z odzieżą męską, matka natomiast rodowitą Izraelką o perskim pochodzeniu. Sacha uczęszczał do prywatnej szkoły, następnie studiował. Był również członkiem żydowskiego ruchu młodzieżowego Chebonim Dror i spędził rok w Izraelu w ramach programu Chebonim Dror Shnat. Jest praktykującym Żydem, jada potrawy koszerne i nie używa telefonu w czasie szabatu. Pierwszą dużą fikcyjną postacią wykreowaną przez Cohena, w którą oczywiście on sam się wcielił, był Ali G. Ali G zadebiutował w The 11 O'Clock Show, gdzie reprezentował głos młodego pokolenia. Przeprowadzał wywiady z wieloma znanymi postaciami Wielkiej Brytanii, które stawały się ofiarami żartów Alego, udającego przedstawiciela kultury hip-hop i umiejącego zaskakiwać celnymi i niespodziewanymi pytaniami. Ali G wystąpił również jako kierowca limuzyny w teledysku Madonny do piosenki Music oraz nagrał własny utwór wraz z Shaggym. Wystąpił również w serii reklamówek NBA reżyserowanych przez Spike Lee, w których przeprowadza wywiady ze znanymi gwiazdami amerykańskiej koszykówki. Oczywiście postać ta posiadała swoją biografię, szeroko prezentowaną w mediach. Ali G był rzekomo członkiem gangu o nazwie West Steins Massive i żyje wraz ze swoją babcią w domu na ulicy Cherry Blossom Close 66 w sercu getta. W ankiecie Channel 4 z 2001 roku Ali G zajął 8 miejsce, jeśli chodzi o 100 największych postaci telewizyjnych. W końcu nadszedł jednak czas na największy geniusz Cohena, Borata Sagdiyeva. Postać została po raz pierwszy stworzona na potrzeby krótkich sketchów na F2F w Grandad Talk TV, które Baron Cohen zaprezentował w latach 1996-97, a postać była wówczas znana jako Alexi Krikler. Z czasem postać została uśpiona, by można było łatwiej skupić się na Alim G. Borat pojawił się również jako towarzysz Alego G w programie The Ali G Show. Przeprowadzał w nim wywiady z niczego nieświadomymi mieszkańcami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Segmenty stały nakręcone w stylu wideo niskiej jakości, aby zachować wrażenie niskiej jakości transmisji telewizyjnych w biednym kraju. Pierwszy film, w którym pojawił się Borat, to wcale nie był Borat, ale pełnometrażowy film opowiadający o Alim G, gdzie Borat był postacią epizodyczną działającą jako delegat z Kazachstanu. Rok 2006 przyniósł prawdziwy hit, podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Duża część filmu jest improwizowana i zawiera prawdziwe reakcje ludzi. Film otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. W 2020 roku ukazała się kontynuacja zatytułowana Tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów był wielki. Film wywołał kontrowersje, a władze Kazachstanu rozważały nawet podanie twórców komedii do sądu za znieważenie ich ojczyzny. Film nie był zakazany w Kazachstanie, ale rząd tego kraju poprosił o jego nierozpowszechnianie. Nie przeszkodziło to kazachskiemu dziennikowi Karawan w przyznaniu filmowi tytułu filmu roku i skrytykowaniu przy tym urzędników rządowych za brak poczucia humoru. Podczas brytyjskiej premiery Borata w 2006 roku ten przybył na Leicester Square wozem ciągniętym przez muła i kilka kazachskich kobiet, ogłaszając: dobry wieczór, panie i prostytutki, następnie zatrzymuję się w hotelu King Cross, wszyscy będziemy pić, mocować się bez ubrania i strzelać do psów z okna. Kolejny alter ego Sacha Barona Cohena to Bruno Gerhardt,
czyli ekstrawagancki, austriacki gej, prezenter pokazów mody, który często wabi swoich nieświadomych poddanych do wygłaszania prowokujących wypowiedzi i angażowania się w zawstydzające dyskusje. Główna satyra komediowa Bruna odnosi się do próżności i bezmyślności świata mody. W 2009 roku Cohen przeszedł samego siebie. Pojawił się na rozdaniu MTV Awards w stroju anioła z nagimi pośladkami. Wleciał do sali, przeleciał nad publicznością i wylądował swoim nagim tyłkiem wprost na twarzy Eminema. Raper nie był zachwycony, opuścił salę, a Sasha został spacyfikowany przez ochronę. Z czasem Eminem przyznał, że wszystko było ustawką i wyraził zgodę na takie wydarzenie. Baron Cohen wszedł na wybieg podczas pokazu mody Ruiz de la Prada w Mediolanie 26 września 2008 roku, jako Bruno oczywiście, wbiegł na scenę w dość ekscentrycznym ubraniu. Został wyrzucony z sali, a jak się później okazało, komik posługiwał się fałszywymi dokumentami, za pomocą których dostał się na salę. Film Barona Cohena The Dictator z 2012 roku został opisany przez prasę jako heroiczna historia dyktatora, który ryzykował życie, aby zapewnić, że demokracja nigdy nie dotrze do kraju, który tak bardzo kocha. Baron Cohen grał admirała, generała Aladina, dyktatora ze fikcyjnego kraju zwanego Republiką Wadia. Głównym celem satyry filmu był libijski dyktator Muammar Gaddafi, który wciąż żył w momencie pisania scenariusza. W związku z tym, że obawiano się ataków ze strony Gaddafiego, a może nawet zamachów terrorystycznych, specjalnie poinformowano, że jest to adaptacja romansu napisanego przez Saddama Husajna. Oczywiście było to kłamstwo. Jedna z plotek mówi, że Baron Cohen miał pojawić się na rozdaniu Oscarów jako Aladdin, lecz Akademia Filmowa zaprzecza tym informacjom. Cohen, oprócz dość śmiesznych rzeczy, które robi, z powodzeniem występuje w filmach muzycznych. W musicalu Sweeney Todd, demoniczny Glibrota ze Fleet Street, Tima Bartona, bardzo dobry film. Zagrał krótki epizod, wcielając się w rolę Golibrody, udającego Włocha. W filmie Les Misérables, Nędznicy z 2012 roku zagrał charakterystyczną partię karczmarza Thénardiera, aktor miał się wcielić również w postać Freddiego Mercurego w planowanym filmie biograficznym o liderze grupy Queen. Jednak jego kandydatura nie została ostatecznie przyjęta. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o kim chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku Na Osi Czasu. Trzymajcie się. Cześć.